planowania przestrzennego inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy Alei Pokoju 13. Bardzo proszę, ja proszę. Szanowni Państwo, do Rady Gminy mam taki wniosek dotyczący ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą pierwotnie była to nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z budową balkonów, rozbudową i przebudową istniejących wewnętrznych instalacji. Później w międzyczasie inwestor zmienił wniosek i usunięto informację na temat rozbudowy i przebudowy sieci wewnętrznej instalacji. W każdym razie dotyczy ten wniosek terenu położonego przy Alei Pokoju 13. Z takich danych czysto technicznych to maksymalna wysokość ma być 1380, obecnie istniejące to jest 80. Maksymalna wysokość to tak samo. Panie Januszu, zobaczymy jakieś zdjęcie. Dziękuję, pierwsze. Pani powiem w ten sposób. Czy pani zobaczymy, bo pana Grzegorz ma. Nasze wewnętrzne ustalenie na komisji ustaliliśmy, że pan Grzegorz zrobi fotografię i przedstawia nam. Dobrze, to zobaczymy też będzie. Ale ja jest też problem na północkowie teren. Maksymalna wysokość lokalnicy to jest 11,30. To te trzy budyneczki, co tam są. Maksymalna powierzchnia zabudowy to jest 154 m2. Maksymalna szerokość relacji trąbowej pozostaje bez zmian. Powierzchnia użytkowana to jest jakieś 240 m2. Ilość kondygnacji, czyli tej istniejących drzwiach, plus tutaj pomagamy do nas podejrzewać. Jeśli chodzi o ilość miejsc parkingowych, nie jest wydzielane, natomiast jeśli chodzi o same ilustracje, to jest stan obecny. Że ja jestem dyskutanta, pani jeszcze też. Natomiast to jest koncepcja. I generalnie po powiększeniu tej kontynuacji. Jeśli chodzi o komisję, to zrozumiałem, że w związku z tym, że budynek jest w samej wysokości, co budynki sąsiednie, stwierdziliśmy, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tego budynek powstał. Kwestia wysokości parkingu. Tak, bo tam jest już w tej chwili, panie, jest bardzo ciężko z miejscami do parkowania. Ulica Bobrowskiego jest ulicą ślepą. No i w momencie, kiedy tam mieszkańcy po prostu wjadą, no to już w tej chwili blokują jakby całą tą drogę. Natomiast jeszcze dodatkowo ta inwestycja na pewno będzie się łączyła z zwiększeniem ilości przejeżdżających tamtych samochodów, czy samochodów, które chcą tam zaparkować, a tam zupełnie nie ma. Odpowiedzi na pani stwierdzenie, powiem w ten sposób. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, inwestor jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. To jest wniosek WZP, czyli na dobrą sprawę to jest jak gdyby koncepcja. Więc w czasie to się może jeszcze 10 razy zmienić. My opiniujemy to we wstępnej fazie, ponieważ inwestor nic nie wskazuje o żadnych miejscach parkingowych. Trudno, że tak powiem, mówić, że jest za dużo bądź za mało. I no to znaczy, jak nie wskazuje, to znaczy, że nie ma. Nie wskazuje. Prawdopodobnie nie będzie, bo będzie przy ulicy. W związku z tym wydaje mi się, że opiniowanie pozytywne wniosku, gdzie nie jest wspomniane o miejscach parkingowych, bo wspomniane być nie może, ponieważ ich tam nie ma, fizycznie nie ma tam miejsca na te miejsca, na nowe miejsca, jest może niewłaściwe. Może powinniśmy zaopiniować ten wniosek negatywnie. Z tego czy ja powiem w ten sposób, żeby była jasność. Proszę Państwa, wniosek dotyczy tego kawałku. To jest bardzo mały teren, inwestor nie posiada dodatkowego terenu. No można by mu było powiedzieć, ewentualnie wskazać, żeby zrobił parking podziemny,
ale kwestia jest tego taka, czy po prostu koszty nie przewyższą tego, żeby coś takiego powstało. Można się oczywiście, nazwijmy to, czepiać inwestorów, którzy mają olbrzymie tereny, olbrzymią ilość budynków i wskazywać wtedy ewentualnie, natomiast jeśli to jest jeden mały, niewielki budynek w sumie. No ale tak, to, że on jest niewielki, nie zmienia sytuacji, że tam nie ma i w tej chwili gdzie zaparkować. A to, że on jest niewielki, to nie dlatego go opiniujemy, że on ma być mniejszy, tylko dlatego, że będzie większy i będzie tam więcej mieszkańców, prawda? Co za tym idzie, więcej samochodów. W związku z tym, no gdzieś ci ludzie będą chcieć zaparkować. Jeśli nie ma w tej chwili miejsc parkingowych, to tym bardziej, znaczy możliwości zaparkowania, czy tym bardziej nie będzie tej możliwości, jak ilość mieszkańców będzie większa. No to na przykład. Natomiast jeszcze raz powtarzam, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, inwestor jest zobowiązany do tego, żeby zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych. No niestety zgodnie z ustawą nie jest to określone, ile ta odpowiednia ilość ma wynosić. Nie zmieniło się to od lat, coś czasami tam ktoś walczy o ten temat, natomiast czy to w planach zagospodarowania przestrzennego, czy w innych przepisach, natomiast na poziomie ustawy niestety nie jest to uregulowane w ten sposób, żeby było. Ale we wniosku nie ma żadnej informacji. Ale inwestor nie ma obowiązku podania. Dlatego może też nie podać. Ale nie, możesz się zaopiniować negatywnie. Zgodnie z tego typu, że wygląda na to, że ten inwestor nie zapewni żadnego miejsca. Tak, tak. Ja mam tylko taką uwagę, bo w tym przypadku tutaj ja zrozumiałem, panie Januszu, to jest publiczna mieszkalna, prawda? Dla mnie, że na mieszkanie. No, tak, jak to wygląda. Ponieważ ja patrzę budynek mieszkalny, jako obserwator sytuacji, jaka zmieniającego się przeznaczenia różnych budynków. Żeby przeznaczyć budynek mieszkalny obecnie, na przykład kamienicę na cele biurowe, nie potrzeba żadnej opinii. I w związku z tym na przykład ilość miejsc parkingowych potrzebnych wzrasta pięciokrotnie w jednym dniu. Nagle kiedy zostaną te mieszkania i tam nie mamy możliwości zapanować, że to nie przypuszcza, że taka sytuacja była. Ja to obserwuję na osiedlu oficerskim. Nagle pojawiają się biura, gdzie było wcześniej mieszkania i samochodów jest więcej, a my nie mamy w ogóle żadnego wpływu na nic. W związku z tym, jeżeli tutaj będziemy blokować jakby inwestorowi możliwość wybudowania tych dwóch mieszkań, nie przypuszczam, że tam więcej, prawda, było. No na dwóch kondygnacjach. A ile tam? Więcej. Nie. Dwie kondygnacje, tylko są dwie kondygnacje. Jedna zabudowują szprych i jeszcze jedna kondygnacja. Czyli dwie kondygnacje. No i w tym przypadku widzę, że nie ma szans dla tych pod budynkiem stojącym stworzyć miejsc parkingowych pod ziemią. No to inwestor nic o tym nie napisał, ale być może tam jeszcze nie wie. On zabudowuje sąsiednią parcelę, która jest jakby podwórkiem w tej chwili. To jest widocznie jego. I przecież w własnym jego interesie być może na tym leży, żeby tam jakiś garaż w tym zaprojektować. Tego nie pokazuje, bo nie ma projektu. Ale to jest może się, że garaż, on się obchodzi, że garaż nie ma mocy, bo on ma tam jak wjechać. No to jest tak jasno, żeby trudno robić jakieś wjazdy do podziemi garażu. Natomiast być może, że on sam we własnym interesie, czy tej rodziny, czy kogo on tam przewiduje, zrobi garaż na poziomie parteru. No tak, ale my tego nie wiemy, ale no to się też nie wiemy. No, w związku z tym wydaje mi się, że to chyba jest jego biznes. Sam dla siebie czy dla rodziny to musi mieć jakiś garaż. Chyba dla siebie, bo to jest dobra rzecz. Przecież jeżeli zagłosujemy, że pozytywnie, to będzie to zatem.
Nie, nie będzie żadnej decyzji. Nie, nie będzie żadnej decyzji. Nie, w ogóle nie będzie wydawała decyzji, nie będzie to uchwała. Może, że zrobić uchwała i zacznijmy. To nie jest to samo, że my zabryśmy o krzyżę. Pani Alicja, z dużym prawdopodobieństwem z naszą stroną, czy to nie tak jest? Rozbuduje i będą jeszcze ludzie i auta będą dalej. Na podstawie zmiany
tutaj projektowanej przez panią Magdalenę, żeby domagać się czegoś, czego inwestor nie musi podawać. Przynajmniej na tym etapie. Ale my ale żeby opiniujemy tylko zamierzenie inwestycyjne. Właśnie, że jest dopiero zamierzenie. To jest dopiero na podstawie. No właśnie, a później tak nie będziemy mieć nic do powiedzenia. Ale pan Januszu jakoś innym inwestorom nie przeszkadza to, że nie mają tego obowiązku, tylko podają ilość miejsc parkingowych. A i my często powołujemy się na tą informację. Jakoś wtedy panu to nie przeszkadza. Przeszkadza panu do dzisiaj. Nie, inwestor podaje. To wtedy można jakoś to uwzględnić. No właśnie, ale tym bardziej jeśli nie podaje, prawda? No bo nie mamy się czego odnieść, no to chyba logiczne. Owszem, natomiast weźmy pod uwagę wielkość tej inwestycji. Ale ja proszę wziąć pod uwagę, jak tam jest ciasno. Proszę się przyjść tam będę kiedyś. Zapraszam na spacer. Dobrze, proszę państwa, w takim razie głosujemy najpierw nad poprawką. Kto z państwa jest za poprawką pani Magdaleny Maliszewskiej? Już 3. Trzy. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Poprawka nie została przyjęta. Przepraszam, jeszcze raz, jeśli mogę wrócić do... Kto się wstrzymał? Wstrzymujący głos. Uwaga, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy są jeszcze jakieś pytania co do projektu Komisji Planowania Przestrzennego? Nie widzę, w takim razie głosujemy nad projektem. Kto z państwa jest za? Całym projektem, bez poprawki. Jedenaście. Kto jest przeciw? Dwie, trzy, cztery. Kto się wstrzymał? Raz, dwa. Dwa. Uchwała została przyjęta. Dziękuję.